Dobry widzowie, Maciek z tej strony z firmy Mavkar, a teraz próbuję Wam nagrać na szybko tego pięknego Peugeotika. Nie wiem, czy się uda, bo strasznie wieje, ale mam nadzieję, że będziecie mnie jako tako słyszeć. Peugeot 207 następca hitu, czyli 206. Tutaj mamy pierwszą rejestrację, 2008 rok. I poszukiwany silnik, 8-zaworowy, silnik malutki, wszędzie dostęp, bardzo prosty w naprawie. No i oczywiście stary, sprawdzony motor, który nadaje się do LPG. Nie pamiętam, ile teraz to ma koni dokładnie, bo one miały różne wersje. Te chyba 207 albo miały 82, albo 78, ale to oczywiście będziecie widzieć na ogłoszeniu. I tak jak mówiłem, rejestracja 2008 pierwsza, czyli ten wóz jeździ po drogach. Ile lat? 16 i ma przebieg 200 tysięcy. Czyli wychodzi mu około, jakby jeździł dychę rocznie, miałby 160, a jakby jeździł jakieś tam 13, no to tak mniej więcej się to klaruje. Co jeszcze Wam mogę o wozie powiedzieć? Tutaj bardzo ładna blachareczka, niepoobijany jakoś. Jak widać, się też ma bardzo fajny taki jeansowy, ciemny jeansowy lakier, czy atramentowy. Oczywiście metalik. No trzy drzwi, to widzicie. Nie muszę Wam tutaj żadnych głupot opowiadać. A w ogóle z tym wozem jest taka historia, że miała go moja kuzynka, ale niestety dopadł ją fundusz gwarancyjny za OC i no niestety troszeczkę brakło kasy, bo wiecie, to już jest dosyć dużo już pieniędzy, prawie 6 tysięcy, za to, że nawet nie macie tydzień OC. No i Peugeotik trafił do sprzedaży tutaj dla ludzi. Co mogę o nim jeszcze powiedzieć? No starałem się też dla kuzynki, wiadomo, wybrać jak najlepsze auto, dlatego tu jest taki wóz, który według mnie jeszcze komuś polata. No i też prezentuje się fajnie. Opony w dobrym stanie, tarcze, klocki są w porządku, nic nie bije podczas hamowania. No i przede wszystkim ma sprawną klimatyzację i z takich rzeczy, których już się nie spotyka, ma z tyłu uchylne szyby, jak pewnie widzicie. A przód jeszcze ma przeciwdzielne. Co do takich kwestii designowych, no dla mnie przód troszeczkę jak 407, to były takie czasy, że robili ten właśnie taki wielki, jak spojrzycie, uśmiech, jak ten czarny atrapę grilla i dosyć duże lampy. Dla mnie 206 bardziej mi się podobała, była bardziej proporcjonalna. Tutaj się wydaje, że po prostu małe auto z wielkim przodem, ale no nie postarzało się to tak bardzo. Wygląda dość przyzwoicie i przede wszystkim takie autka są bardzo wygodne do jazdy w mieście. Czy coś mam jeszcze Wam powiedzieć? A, z blacharki, auto jest bezwypadkowe w oryginale, jak malowałem tylko tylnią klapę, bo schodził lakier. Mam zdjęcia, tak wysyłałem kuzynce, jak jeszcze samochód był z Niemczech. No i dokupiłem kołpaki, bo nie było. Cóż, chyba z zewnątrz to tyle. Zaraz Wam powiem o środku, bo też jest przyjemny. No i chyba jeszcze miał kilka serwisów, ale książkę ze sobą mam w schowku. No to wiadomo, jak zawsze wewnątrz opowiemy. To nagrajmy sobie środek, proszę. Fotele prezentują się tak, takie fajne połączenie, takie jakby a la krateczki, szaro-czarne, nie jest tylko tak buro-czarno. Mi się one podobają, dosyć dobra jakość, spójrzcie, gruby materiał, dobrze to wykonali. Dalej przechodzimy sobie na deski, bardzo duże schowki w boczkach. Spokojnie zmieścicie dużą buteleczkę. Deska, patrzcie, niby klasa, taka miejska, a to jest mięciutkie, jaka fajna faktura. Naprawdę postarany jest ten Peugeot. Jeden schoweczek, drugi schoweczek, ten to naprawdę głęboki, wielki jak 206. I przechodzimy na środek. Tu mi akurat jest komputer pokładowy. Proszę sobie, możecie sobie zmienić jego wskazania. Tutaj zaprojektowane jest to w taki sposób razem z awaryjnymi. Standardowe fabryczne radio, którym możecie sobie sterować. Proszę o to tym przełącznikiem. Wygląda tak praktycznie jak z Peugeotów wszystkich lat. Jest tutaj sprawna klimatyzacja, co jest bardzo ważne przy nadchodzącym lecie. Tutaj kolejne jakieś miejsca, jak widzicie, nie było palone.
gałka zmiany biegów, mieszki wyglądają ładnie. Tutaj też dobrze się prezentuje. No i dwa miejsca na kubeczki. Kiera jak na 200 tysięcy, trochę już mi je złapało, ale spójrzcie, no kiera idealna. No i fajne białe tarcze zegarów, ładnie się to prezentuje. Ogólnie Francuzi ten design, trzeba przyznać, zawsze mają na poziomie. Manetka od włącznika świateł, no i to kolejna taka srebrna izdawka, którą mieście tu, tam. Sufity czyściutkie, no i to, co bardzo dużo osób, którzy mają dzieci, ceni, czyli ISOFIX-y. Radio gra przyzwoicie, głośno, cztery głośniki, cztery. No i cóż, zostało jeszcze pokazać ewentualnie mój boczek, spójrzcie, calutki, ładny. No i te fotele też są takie fajne, spójrzcie, to jest dużo mięcha, ładnie to kubełkowo trzyma, więc jedzie się na tym wygodnie. No, że tak powiem, musieli Francuzi utrzymać poziom swojego starego hitu sprzedażowego, taki jaki był 206. No co, to jeszcze mogę wam pokazać elektryczne szyby i lusterka, no ale to już jest takie jak ABS-y standard. No, o wozie to tyle. Ogólnie wóz naprawdę fajnie, przyjemnie utrzymany. Myślę, że komuś jeszcze porata, a zwłaszcza to jest ważne, że ma ten prosty i bardzo tani w utrzymaniu silnik. Pamiętajcie, jeżeli macie jakieś pytania czy sugestie, to możecie zadać je w komentarzu. Jak filmik wam się podobał, to dajcie łapkę w górę i zasubskrybujcie sobie kanał, bo ja rzucam tego dość dużo i może trafi się coś akurat dla was. Jeszcze fajnie, żebyście pamiętali również, że wóz jest opłacony, nie ponosicie dodatkowych kosztów. Jak nie macie go dostarczyć do domu w rozsądnych pieniądzach, mogę go dowieźć na lawecie. A jeżeli samochód z filmu się sprzedał, mogę wam poszukać podobnego na zamówienie lub jakiegoś innego, jeżeli moje filmy wam się podobają. To by było na tyle. Do następnego. Cześć!